Siema, siema, moi drodzy! Jak tam zdrówko? Wszystko fachowo? No to dobrze. Kurczę, chciałem wam dzisiaj coś zaprezentować. A mianowicie, kiedyś nauczył mnie mój tata pracować takim narzędziem. Jest to tak zwany struk, ale to jest jedna nazwa. Pytanie do was. Czy ktoś wie, jak się to nazywało jeszcze potocznie, mówiąc na to wszystko? Niech napisze w komentarzu. No to jest tak, kurczę, widzicie ostrze metalowe, które tu wystaje, nie? Jest cały korpus drewniany, teraz już robią takie metalowe, ale to jest zabytek, powiem wam, kurczę, w fachowych rękach. A jak to działa? Ja remontuję stodołę i takie drzwiczki, kurczę, sobie obiecałem, że naprawię, żeby to fachowo wyglądało. A więc tak, zobaczcie, mam na przykład nierówną krawędź tutaj, widzicie? No i przykładam to w ten sposób i ściągam, nie? I ściągam. I jak to sobie wyrównam, na przykład, to patrzcie, takie wióry lecą, kurczę. A chcecie zobaczyć, jak drzwi wyglądały przed? No, to was zapraszam. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ostatni raz, kurczę, wyzwanie to są te drzwiczki. No, ale zrobię, żeby to nadało takiego, kurczę, wiecie, starego stylu, nie? No i idziemy z robotą, panowie i panie. No i kurczę, otworzyłem to Eldorado. Taki łańcuch. Te okucia, wszystko będzie, kurczę, wiecie co, fachowo. Fachowo będzie zrobione, kurczę. Wyczyszczone, pomalowane. I kolejne 80-90 lat przed nimi. Ha! Szczerze mówiąc, to jeszcze mam jeden, kurczę, taki fajny, zabytkowy hebel, kurczę. Już widzicie, trochę go ząb czasu nadruszył. No ale nic, polakieruję, kurczę, wyczyszczę i zostawię tak, żeby był, kurczę, po fachowości, bo to jeszcze pamięta mojego dziadka. Także sentyment zostaje ze mną, kurczę. No ale tak to wyglądało, zobaczcie, jaka to profesjonalna rączka. Kurczę, wszystko strugane ręcznie. Ja cię kręcę. Mam nadzieję, że moja robota wam się podoba, kurczę. Powiem wam, że trochę spędziłem czasu nad tymi drzwiami, ale efekt chyba jest naprawdę bardzo fajny. Szczególnie kręcą mnie te zawiasy, kurczę, widzicie? Zawiasy, nawiasy, ale to wszystko niemieckie, odremontowane, tak jak było, kurczę. Co tu dużo gadać. Życzę wam wszystkim, no co, zdrowych, spokojnych świąt, Wielkiej Nocy, no i przede wszystkim tego zdrowia, bo wiecie jak jest. Trzymajcie się, na razie, cześć.